Rozmawiałem z tą twoją Natalią. Co zrobiłeś? I umówiłem się, że wpadnie po południu do Sylwii. A co ty próbujesz zrobić? Sprowokować ją? Ale przecież nie mów o niej jako jakimś, nie wiem, dzikim zwierzęciu. Może jest stuknięta, ale nie jest ani chora, ani tym bardziej niepełnosprawna, więc po prostu poinformuję ją, że jej działania są dla nas oczywiste. Zaraz. Co ty właściwie próbujesz mi udowodnić? Jezu Chryste, Schulz, nic. Dotarło do mnie, że tutaj nie chodzi o współzależnienie czy stalking, a raczej o bardziej wyrafinowaną przemoc w rodzinie. A jak dobrze wiemy, na to są paragrafy i procedury, którymi tylko można postraszyć, ale przede wszystkim można się bronić, prawda? Myślisz, że ona o tym nie wie? No, nawet jeśli. To doskonale wie, że ty jej nic nie zrobisz. Bo gdzieś tam w środku dalej czuje, że jest twoją siostrą, więc będziesz ją bronić przed nią samą, nawet swoim kosztem. Nie musisz mi mówić, jak to jest mieć pod górkę ze swoim rodzeństwem. I cały czas liczyć, że wszystko samo się rozwiąże. O czym ty właściwie chcesz z nią porozmawiać? O czym? No, o tym, czego od niej oczekuję, jako twój pełnomocnik prawny. Ale ja... Tymczasem wyluzujesz i przede wszystkim wyłączysz telefon. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Będę. Bo przez ciebie baba wyszła w moje życie. A ty nie masz pomysłu, co masz z tym zrobić.